Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Suchy. Jeżeli brzmię na trochę chorego, to głównie dlatego, że jestem. Ale odcinek sam się nie nakręci, więc dlatego jestem. Jestem bardzo ciekawy, co tam mi naskrobaliście w komentarzach. Ostatnio was zapytałem, jaka jest rzecz, której wszyscy nie lubią, ale nienawidzą, a wam się jednak trochę sekretnie, może trochę mniej nawet sekretnie, podoba. Ja zacznę może od siebie, jak zwykle, żeby nie było, że uchylam się od odpowiadania. Szczerze powiedziawszy, kilka piosenek Nickelbacka nie jest takich złych. Tak? Nie mówię, że jest mój ulubiony zespół. Nie powiem, że jego piosenki są w top 10 moich piosenek, ale jest kilka piosenek, które naprawdę lubię sobie posłuchać. I nie widzę w tym nic złego. Podoba mi się... whatever. Fight me. Ale zawędrujmy do komentarzy i zobaczcie, co wy napisaliście. Spać w skarpetkach. Wiem, że jest jakieś stygmatyzowanie ludzi, którzy śpią w skarpetkach, ale szczerze powiedziawszy, a tego nie rozumiem. Jak jest zimno, to co jest złego w skarpetkach, szczególnie jak ktoś jest nieco dłuższy i wyższy, tak jak ja, i gdzie kocyk niekoniecznie przykrywa całe nóżki, no to trzeba się trochę zabezpieczyć skarpetkami, tak? Nie? Jest to dziwne? Nie nazwałabym tego nienawiścią, ale wielu ludziom nie podobał się Hobbit. Ja mam do niego sentyment i całkiem często oglądam, ale głównie tylko pierwszą część, mimo że widzę jego słabe strony. Hobbit ma wiele problemów, ale wydaje mi się, że głównym problemem jest to, że wyszedł po Władcy Pierścieni. Gdyby wyszły w odwrotnej kolejności, sądzę, że Hobbita nie połana by taką... czy nienawiścią to jest opowiedziane. Nie byłby tak obojętny ludziom, że może byłby na tej półce co Władca Pierścieni. To jest pierwszy problem. Drugi problem, że jest strasznie rozciągnięty. Trzy części to jest dyczko za dużo. A największy problem mi się wydaje, że do czego postanowili tak dużo używać CGI w tych trzech częściach Hobbita, gdzie właśnie w Władcy Pierścieni ta duża magia tego było to, że to wszystko były stroje, były rozłożone makiety, były makijaże i to wszystko wyglądało realistyczniej, gdzie mimo wszystko te CGI w Hobbicie nie jest takie dobre. Więc wydaje mi się, że po prostu ma dużo problemów i gdyby wyszło w różnej kolejności, to takiej nienawiści do niego by nie było. Spaliny, ale konkretne spaliny starych samochodów. Jak odpala taki stary garbus z lat 70, to mógłbym do usranej śmierci za nim stać i czuć ten zapach. A ta śmierć raczej przyszłaby szybciej niż później w takich warunkach. No przy starych samochodach to na pewno. To taki tak jeden głęboki wdech i już możesz paść na ziemię. Bardzo dużo ludzi lubi zapach benzyny, ale spalin to akurat niezbyt często. Zapraszam przeprowadzić się do Krakowa, tam wystarczy, że otworzysz okno i możesz się wystarczająco nawdychać. Rzecz, którą wszyscy nienawidzą, a ja lubię. Wyrzucanie śmieci. Lubię sobie wyjść nawet dwa razy trzy dziennie z drobną ilością do śmietnika. Na przykład zjem jogurt, to idę opakowanie wrzucić do progoli na podwórku. Wiem, jestem dziwny. Może po prostu lubisz spacery. Może po prostu powinieneś się ubrać i sobie wyjść na spacer. Chyba, że po prostu lubisz sam fakt wyrzucania śmieci. Gdzie? No, jest to trochę dziwne. Nie będę tego bronił. No to trochę dziwne jest, tak. Przyznaję. A jeszcze zapach benzyny i paliwa lotniczego uwielbiam, a przynajmniej na przykładzie mojego otoczenia to pasuje do pytania. No, akurat mówię, zapach benzyny to jest jedno z popularniejszych zapachów, które ludzie lubią, a jest niezdrowych. O, i najważniejsze, wszyscy nienawidzą Łodzi, miasto, ja uwielbiam i nie zamierzam się wyprowadzać. Lub co lubisz, ale trzeba powiedzieć jedno. No. Łódź, kurwa. Ludzie nienawidzą mojego śpiewu, a ja go lubię. Nie da nikomu powiedzieć, że nie potrafi śpiewać. Śpiewaj ile chcesz. Śpiewanie jest bardzo dobre dla człowieka, na pewno z wielu powodów. Zima. Ja też bardzo lubię zimę. Zima to jest moja ulubiona pora roku, ale pod warunkiem, że zimą jest zima. Jak jest minus 10 stopni, jak leży śnieg, jak leży lód, jak mróz szczypie w nosy, w uszy, we wszystkie członki ciała. Bo jak mamy taką zimę, jak mamy przez ostatnie kilka lat, gdzie jest w sumie szaro, ponuro, deszcz pada, mrozu zero, to jest przedłużanie jesieni niż zima, więc takiej zimy nie lubię. Ale jeżeli zimą jest zima, to zimę również lubię. Metka. Uważam, że kanapka lub bułka z metką bije na głowę wszystkie inne, świetnie smakuje, łatwo się nie rozsmarowuje, nigdy nie spada z chleba i nie trzeba używać masła, bo sama sobie dosyć tłusta. Brzmi jak reklama metki, jeszcze powinno być. Wybieram tylko metkę marki takiej i takiej. Ale wydaje mi się, że po prostu metka to jest kojarzona z jedzeniem dosyć wiejskim. Nie chcę nikogo obrażać, bo sam lubię. Powiem, że sam lubię sobie zjeść, ale mówię, masz taki
stygmat jedzenia chyba bardziej wiejskiego i że po prostu nie próbują, albo się wstydzą przyznać, że lubią. Tak mi się wydaje. Ludzie nienawidzą przemawiać do tłumu. Ja to kocham. Ludzie brzydzą się polityką, mnie tam ciągnie. Niestety, że sam fakt, jak ktoś lubi przemawiać do tłumu, czy kogoś ciągnie do polityki, nawet jak ukończysz politologię, wcale nie oznacza, że staniesz politykiem, bo żeby zostać politykiem w naszym kraju, trzeba po prostu mieć znajomości w kręgu politycznym. Jednakże, no, może narodzi nam się polityk, nie? W razie co, wiesz, nie? Znasz mnie. Coś złatwimy razem. Może to nie jest tak nienawidzone jak kiedyś, ale wciąż sporo osób ma negatywny stosunek do prequeli Gwiezdnych Wojen. Natomiast ja nieironicznie je lubię i często do nich wracam, szczególnie do Zemsty Sithów. Z Gwiezdnymi Wojnami jest pewnie podobny problem jak z Hobbitem. Jakby ta trylogia wyszła pierwsza, to może byłaby lepiej przyjęta, gdyby, bo mimo wszystko między trzecią częścią a pierwszą częścią minęło trochę czasu. Tak chronologicznie ma to duży sens. I po prostu jak ktoś po tych trzech częściach poszedł do kina na pierwszą część i zobaczył to gówniane CGI, zobaczył Jar Jara i zobaczył fabułę, która nie jest jakiejś zbytnio wysokich lotów, miał prawo znienawidzić Gwiezdne Wojny. Tak samo jak ja, pomimo że lubię oryginalną trylogię, nawet lubię prequela, co jak te najnowsze części są tragiczne. Są po prostu tragiczne. Są najładniejsze, ale są tragiczne. Może gdybym widział to w innej kolejności, może to byłoby inaczej, ale no... Wydaje mi się, że po prostu ludzie mają duży sentyment do starszych części, jeżeli te nowsze części nie są na podobnym poziomie co starsze, to od razu ich nienawidzą. Są najgorsze. Co wszyscy nienawidzą, a ja lubię. Słuchania soundtracków. Co? Ja? Dużo osób z tego, co wiem, lubi słuchać soundtracków. Gry ze sobą grafiką. Mając 16 lat gram w starsze gry ode mnie, bawią się lepiej. Też znam dużo osób, które lubią stare gry. Do dzisiaj gram w Heroesy, chociażby trójkę. Tak, naprawdę nie gram. Bardzo nieoczekiwane pytanie, ale osobiście lubię smak kartridży do Switcha. Wiem, że to głupie, bo same kartridże mają paskudny posmak, by dzieci ich nie zjadały, ale jednak ja je lubię, jak kupię nową grę, lizać ją. A czy coś jest w tych rzeczach, które nie powinienem smakować, a smakują, nie? Ja mam podobnie z oliwkami, gdzie w sumie nie lubię oliwek, ale jak zjem tę oliwkę, to takie paskudna. Jeszcze jedną. Ale nie dobra. Zjem jeszcze trochę. Nie wiem, co jest z ludzką psychiką, że jeżeli coś tak serio nie smakuje, to ma się ochotę zjeść tego jeszcze więcej. Może tylko niektórzy to mają, może jesteśmy w mniejszości. Ale rozumiem. I też tak. I to chyba były wszystkie pytania, które przygotowaliście mi. Na dzisiaj odcinek jest nieco krótszy, bo komentarzy było nieco mniej. Wybaczcie. Ja komentarzy nie naprodukuję. A ja tymczasem mam do was kolejne pytanko, nieco z innej kategorii. Jaka jest rzecz, która was wkurza zdecydowanie bardziej niż powinna. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia, na razie i pa!